Bardzo mi jest miło powitać Państwa, choć w skromnym gronie, ale na naszym spotkaniu z autorką bajki 365, co się stało z kalendarzem. To jest bajka, którą Planetarium Olsztyńskie, za zgodą Pani Agaty, zekranizowało, czyli możemy ją oglądać na kopule Planetarium. No i myślę, że Państwo, którzy widzieli, mogą mieć pytania co do tego, jak powstało w ogóle pomysł na taką historię, bo osoby, które troszeczkę bardziej są zaangażowane, wiedzą trochę więcej o historii Olsztyna, o historii astronomii, to odczytują w tej bajce wiele postaci i właśnie pewnych aluzji do miejsca, do postaci historycznych. Także myślę, że może by Pani nam powiedziała coś więcej. Skąd pomysł na tę opowieść? Dlaczego akurat właśnie te postaci? Bardzo byśmy prosili. Witam na początek serdecznie. Tak, nie jestem przyzwyczajona, że siedzę w takiej odległości od dzieci, bo zwykle takie spotkania to gdzieś tam siadamy w świetlicy czy w szkole na podłodze i jesteśmy wszyscy razem, a tutaj mamy taki dystans. Ale postaram się z dzieciakami sobie pogadać i z Państwem oczywiście też. Skąd pomysł? Pomysł długo powstawał w głowie, jak to pomysł musi najpierw być ziarenko, żeby ono sobie mogło zakiełkować i później powolutku się kształtował. I w pewnym momencie zaczęłam pisać. Najpierw konspekt, później ta całość zaczęła powstawać. A czemu akurat historia kalendarza i czemu akurat taka tematyka? Otóż stykając się na co dzień z historią naszego miasta, bo pracuję na zamku w Olsztynie i na co dzień mam styczność właśnie z historią, tak jak powiedziałam. Często zastanawiałam się, jak opowiedzieć dzieciom różne właśnie trudne zagadnienia, po to, żeby dzieci mogły je zrozumieć i żeby do nich dotrzeć z tymi trudnymi zagadnieniami. Zaczęłam wymyślać postaci, bo Kopernik to tak mi się wydało, że to takie mało bajkowe, więc zaczęłam tworzyć Mikołaj, Kopernik. Jak to jak nazwać, jakie dać jemu takie imię, które byłoby rozpoznawalne, a jednocześnie, żeby było troszkę takie ubajkowione. I tak powstała postać Mikoko. A jak już powstała postać Mikoko, to zaczęłam zastanawiać się, to co można by było zrobić, żeby bardzo poważne sformułowanie jak papież, Grzegorz, tak, żeby to też ubajkowić. Więc z tego powstało Papa Gregor. I tak powstało właśnie, tak powstała kolejna postać. Lilius natomiast, to też jest autentyczna postać, już jej nie ubajkawiłam. Dlaczego? Dlatego, że wydało mi się, że samo jego imię jest na tyle bajkowe, że nie potrzeba go zmieniać. Ono daje takie wyobrażenie o jakimś takim właśnie o lilii, gdzieś tam jest takie odniesienia. I tak właśnie te główne postaci powstały. Następnie, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko reformy kalendarza, ale dotyczy też tablicy kopernikowskiej, która znajduje się na zamku w Olsztynie, trochę przerwę Pani, bo od razu zachęcamy, żeby tę tablicę zobaczyć, bo ja myślę, że to tak widać, że tutaj w bajce się ona pojawia. Nie wiem, czy Państwo ją wszyscy widzieli i zdają sobie sprawę, gdzie ona w ogóle w Olsztynie jest. Także to jest taki przyczynek do tego, żeby poszukać tych wszystkich rzeczy, które w bajce są, później w naszym mieście. Ta tablica tak wygląda. Ona w tym momencie, proszę Państwa, jest dosyć zniszczona, bo powstała w 1517 roku, więc ma prawo być nadgryziona zębem czasu, ale powstawała przez Kopernika własnoręcznie była tworzona, więc jest jednym z zabytków, które są w naszym Olsztynie jako pamiątka po właśnie tym wielkim uczonym. One miały taką mieć właściwość, że za sprawą promienia światła zastygają na kamień. I po to, żeby ten gnomon mógł właśnie bajkowy powstać, żeby to skojarzenie, że dziecko później dzięki temu, że usłyszy, że jest gnom będzie łatwy do zapamiętania, stąd będzie łatwe przejście do tego gnomicznego odbicia.
i tak dalej. W tej bajce, tak jak tutaj pani Magda powiedziała, można doszukać się bardzo wielu rzeczy. Na przykład najmniejsze państwo świata, no to dorośli będą od razu wiedzieli, że chodzi o Watykan. A dla dzieci jest to też od razu wskazówka taka edukacyjna, że jest to rzeczywiście najmniejsze państwo świata. Przenoszą się oni za sprawą latającej ławki do Wurmlandii. Wurmland to jest po staropruską Warmia. Też została ta nazwa troszeczkę ubajkowiona, ale jest ona rzeczywistą nazwą tego miejsca, w którym żyjemy i które było stosowane. Wurmland oznaczało gorącą, czerwoną ziemię. Dlatego w pewnym momencie tam się pojawia, przenoszą się do, że lądują na czerwonej ziemi, gdzie wszystko jest zupełnie czerwone, więc ta czerwień tam przebija przez wszystkie elementy, przez zamek, przez drzewa i przez różne inne rzeczy, i przez gnomy, które też... I przez trawę. I przez trawę, przez kwiatki, przez krzaki, w których się czają gnomy, prawda? Może dzieci mają na przykład jakieś pytania, albo może pani Magda jeszcze jakieś... Znaczy ja bym na pewno chciała jeszcze o tego zajączka zapytać, bo pojawia się zajączek i on tutaj odgrywa niesłychanie ważną rolę w tej bajce. No więc właśnie, bo zajączek nam zmienia kolory, prawda? Jest najpierw mamy zajączka pomarańczowego, potem jest zajączek srebrny, potem mamy zajączka czerwonego, więc troszeczkę może tego zajączka jeszcze. Dobrze, zajączek. Czemu zajączek? Otóż tarplica astronomiczna powstała, tak jak już powiedziałam, na zasadzie odbicia. Odbijało się światło. To światło odbijało się od misy, która pełniła rolę zwierciadła. Tam do misy było nalewane czerwone wino albo rtęć, które miało właśnie stanowić rodzaj zwierciadła. I w momencie, kiedy słońce przeszło przez linię muru, wpadało do tej misy, odbijało się i Kopernik wykorzystywał to odbicie do tego, żeby zaznaczać jego ślad, jego cień na ścianie krużganka. Co 3 dni wchodził na drabinę i zaznaczał ten cień. Tak powstawała ta tablica. Więc to, ten zając jest tym odbiciem po prostu. Światło ma 7 kolorów, więc w momencie, kiedy zmienia się barwa światła, ona się zmienia w zależności od długości kąta padania, tak, z światła słonecznego, bo światło słoneczne zmienia się jego długość poprzez zmianę pół dnia, tak? I wieczorem jest bardziej czerwone, tak? Dzieciaki, jakie wieczorem jest światło, jak zachodzi słońce? Pomarańczowe! Pomarańczowe, czerwone, różowe też może być. Rano o poranku jest jakie? Szaro, takie złote, tak? Żółte! Żółte. W ciągu dnia, kiedy jest słońce bardzo wysoko, jest najbardziej białe. A przez chlorofil drzewa są zielone i liście i trawa. Tak jest. A ktoś potrafi wymienić wszystkie barwy tęczy? Może wspólnymi siłami? Jakie mamy barwy tęczy? Czerwony, żółty, niebieski, zielony. No, pomarańczowy i... No świetnie, bardzo ładnie wymieniasz kolory. To są takie podstawowe kolory. I fioletowy. No tak. I różowy. A ktoś wie, ile jest tych barw tęczy, tęczowych? No, mamy tylko jedną osobę zgłaszającą się. No to powiedz. Ile kolorów tęczy jest? 11. Nie. Słuchajcie, barw tęczy jest 7. 7 barw tęczy jest. I możemy sobie to światło właśnie tęczowe obejrzeć, bo każde światło, słuchajcie, to jest takie ciekawe, światło każde białe, które my obserwujemy, z tych 7 barw się składa. Tylko one są ze sobą doskonale zmieszane. I my obserwujemy jako światło białe, natomiast ono składa się z 7 tęczowych barw. Na pewno możecie kiedyś zaobserwować na niebie tęcze, wtedy będziecie mogli sami policzyć sobie te kolory, a jak nie, to można otworzyć jakąś książkę albo internet i tam zobaczyć, jak ta tęcza wygląda i jakie ma kolory, dobra? Umawiamy się, tak? W domu sobie zerkniecie, jak tęcza wyglądała, tak? Co tam? Słucham. Wła-
właśnie żółtego, żółty to jest światło, ale my widzimy go jako biały. Żółty to jest światło, ale my widzimy go jako biały. Słuchajcie, wiecie co, jak ja chodziłam do szkoły, to się robiło takie doświadczenie. Brało się taki krążek, na tym krążku malowało się wszystkie 7 kolorów tęczy. Ten krążek się nabijało na taki patyczek. Tak trzeba było poobracać. Jak się bardzo szybko obracało, to widać było, że wszystkie kolory tęczy mieszają się ze sobą i dzięki temu widzimy światło białe. No. A wszystkie kolory połączone to oprócz białego, czarnego, brązowego powstają białe. No właśnie, dobrze to zrozumiałeś. To już wiemy, dlaczego zajączki były kolorowe? Tak. Tak. Wiemy już, tak. Dlaczego były kolorowe. Tak. A tutaj widzę, że jakieś jest pytanie. A ja na temat Liliusa. Liliusz to dziewczynka czy chłopiec? Liliusz to był chłopiec, a nawet mężczyzna. To był pan lekarz włoski, który uczestniczył przy reformie kalendarza. To było jego prawdziwe imię, Liliusz. Rzadko się rzeczywiście mówi o nim, a tutaj w bajce odgrywa dosyć dużą rolę. Tylko u nas w bajce rzeczywiście został przedstawiony jako chłopiec, troszeczkę inaczej niż jest w książce. I dlatego zachęcamy do sięgnięcia do książki, ponieważ tam jest dużo więcej wątków niż nam się udało przedstawić w filmie, no ponieważ on musiał się zamknąć w jakichś ramach i nie na wszystko znalazło się miejsce. Także książka na pewno poszerza wiedzę o wszystkich tych tajemnicach i tak, całej tej przygodzie. Książeczka wygląda, tutaj Państwo na dole, tak? Mają do nabycia tą książeczkę, można na dole przy wyjściu zobaczyć, poprosić do obejrzenia i może również do kupienia. Ale tutaj jeszcze ciągle widzimy pytania. Tu kolega ma pytania bez przerwy. Proszę bardzo. Że właśnie woda gasi ogień. Ja to wiem. O, to jest też zjawisko właśnie, można powiedzieć, fizyczno-chemiczne, prawda? Że woda gasi ogień. To tak można bajkę napisać o tym, prawda? By było. No. Czy ktoś jeszcze, kto tutaj jest na sali, bo wiem, że Państwo to są dopiero przed bajką i tak naprawdę pewnie są teraz zaciekawieni, o czym w ogóle jest ta historia, bo dopiero będą oglądać, ale czy ktoś już był na bajce i ma jeszcze jakieś pytania co do właśnie całej tej historii, które nam by mogła Pani Agata troszeczkę rozszyfrować jeszcze. Kto był na bajce? Proszę, ręka do góry. Tylko dwie osoby, tak? No właśnie, ci co zadają pytanie. No właśnie, a Nadzie, ty też byłaś, prawda? Masz jakieś pytanie? Coś było tajemnicze? Wszystko było jasne, tak? Świetnie. Czyli historia jest... A potrafiłabyś powiedzieć, o czym była ta bajka? Trudno by było ci opowiedzieć, tak? No bo to było właśnie trudne takie. Tutaj mamy takie różne... No jeszcze pytanie jest jakieś. A jaki odgłos wydaje gnom? Jaki odgłos wydaje gnom? Szurająco, jęcząco, posuwisty. Gnomy się chowały i hałasowały. Dom był czerwony, a to mój ulubiony kolor jak krew i serce. Jak krew i serce i zachodzące słońce. No właśnie, ta Wurlandia znowu do nas wróciła. Tutaj takie... I samochody, i takie kurtyny, i... Powiem szczerze, że moje pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o właśnie czerwoną krainę, to było takie nieco do tej właśnie Wurmlandii, czyli ciepłego miejsca, można tak powiedzieć, tylko do tych zamków czerwonych, ceglanych, bo jednak u nas jest zdecydowanie więcej tych budowli z cegły i one są czerwone. Jakoś tak było, nie miała Pani takiego właśnie jakiegoś myśli o tych zamkach i tych czerwieniach. To znaczy, to jakby wtórnie to rzeczywiście tak wychodzi.
i fajnie się wpasowuje, bo ten zamek jest też miejscem, gdzie akcja się rozgrywa. Natomiast no, ta Wurmlandia zdecydowanie miała swój pierwowzór w tym staropruskim słowie i ponieważ ono tyle właśnie oznacza, co ta gorąca ziemia, to też tak zostało to w bajce przedstawione. Tak tutaj zeszłam, bo mamy tutaj takie elementy scenografii, słuchajcie. Leży na przykład tutaj taka ścieżka, może dzieci niektóre by mogły podejść, jak mają ochotę. I tutaj mamy takie różne napisane rzeczy. Ktoś już umie czytać? Umiesz? To chodź. Co tutaj jest napisane? Co to są za rzeczy? Chodź, zobacz. Co to jest tu? Grób? Grudzień. A tam dalej? Listopad. I dalej jeszcze iść. Chodź ze sceny jest. Październik. Październik. I co tam jeszcze mamy? Wrzesień. Wrzesień. Sierpień. Listopad. Lipiec. Lipiec. To się cofamy. Uwaga. O, dobra. Czerwiec. Maj. Kto wie, co było? Kto jest przed majem? Kwiecień, prawda? Co tu jeszcze mamy? Marzec. Marzec, luty i styczeń. Słuchajcie, co to jest? Co to są te miesiące wszystkie? To jest całe co? Co to jest? Tu taka duża dziewczynka, co to jest? To jest cały rok. A ile rok ma dni? Ile? 12? 12 miesięcy, ale ile ma dni, słuchajcie? Słuchajcie, tu jest taka podpowiedź. 3, 6, 5. 365. 365 dni. A skąd my wiemy to, że rok ma 365 dni? Tu jest napisane, to tak, to my to wiemy. Zawsze to ludzie wiedzieli, jak myślicie? Kto chce coś powiedzieć? No to chodź do nas, powiedz. Że ja znam dni, jak się nazywają, ale wiem, ale to trochę inna historia. Dobra, to inną... Dobra, to skąd jest dzień? Jak myślicie, skąd jest dzień? Od słoneczka. Od słoneczka, bo słoneczko jest w środku. Kto chce być słoneczkiem? Chcesz być słoneczkiem? Dobra. To ty jesteś słoneczkiem, stań tutaj. Dasz radę stanąć? O, pewnie. Chodź, staniesz tutaj. I co słoneczko jest w środku, słuchajcie? A kto chce być ziemią? Ty chcesz być ziemią? Chodź. Jeszcze, no trudno, już będzie ten młodszy, będzie ziemią. I teraz sześciolatek będzie ziemią. I słuchajcie, ziemia krąży wokół słońca. Tak, biega wokół Słońca, razem z innymi planetami. Nie mamy tu tyle miejsca, żeby to sobie pokazać. Ale słuchajcie, Ziemia oprócz tego, że krąży w ten sposób, to co ona jeszcze robi? Ja na chwilę mikrofon muszę oddać. Słuchajcie, Ziemia, ona się tak kręci. I każdy taki jeden obrót Ziemi dookoła własnej osi, to jest jeden dzień. Zobaczcie, teraz jak jest... Ziemia buzią zwrócona do Słonka, to co jest? Jest dzień, potem się robi wieczór, a potem się robi noc, bo Ziemia ma buzię w drugą stronę. W drugą stronę. I znowu. I tak w kółko aż 365 razy. I wtedy mamy nowy dzień.